Od samego rana Kevin był w złym nastroju. Miał problemy w pracy i w domu. O ile nadal mógł odnosić się do trudności zawodowych z pewną dozą ironii, to nie mógł zignorować przedłużającej się choroby matki. Zdrowie pani Harris pogarszało się z dnia na dzień, powodując, że jej kochający syn doświadczał napadów niepokoju i rozpaczy. Kevin nie miał ojca, więc wszystkie wydatki związane z leczeniem matki spadły na niego. Pracował jako programista w firmie specjalizującej się w tworzeniu gier i programów komputerowych. Pasja Kevina ledwo wystarczała na opłacenie rachunków za leki, których każdego dnia przepisywano coraz więcej. Po tym wszystkim mężczyzna nie stracił woli walki i pracując po godzinach próbował osiągnąć niezależność finansową. Być może pewnego dnia Kevin stałby się bogaty, ale jego ukochana dziewczyna robiła wszystko, by temu zapobiec. Monikę wyróżniał uparty i kapryśny charakter, który można było uspokoić jedynie kosztownymi prezentami i poświęconą uwagą. Dziewczyna zdawała się nie rozumieć, jak trudno czasami bywa Kevinowi, który pracował ponad swoje siły, by kupić jej zwykłe kolczyki czy bluzkę z drogiego sklepu. Często ograniczał się we wszystkim, starając się zadowolić Monikę, której prośby z każdym dniem stawały się coraz większe. Czasami Kevin był przygnębiony i próbował nawet się poddać, ale wtedy, patrząc w oczy ukochanej, zdawał sobie sprawę, że jest od niej niemalże uzależniony. Jak ci się podoba? Wszystkie kobiety są takie. W głowie mają tylko restauracje, modne rzeczy, salony urody. Oczywiście są wyjątki, jak na przykład moja Debora. To tylko jeden przypadek na milion, powiedział mu najlepszy przyjaciel Steven. W takich przypadkach Kevin kiwał głową w zrozumieniu, przyjmując słuszność słów przyjaciela. Mężczyźni pracowali razem. Kevin wiedział, że Steven i Debora wzięli kredyt na dom i zastanawiali się nad kupnem auta. Poza tym mieli wspaniałego syna, który cieszył nie tylko rodziców, ale także dziadków z obu stron. Co mam ja? Spore długi i pracę do granic wytrzymałości, pomyślał ze smutkiem Kevin, który marzył o tym, by założyć rodzinę. Monika w pogoni za pięknym życiem wcale nie widziała siebie jako gospodyni domowej i nie spieszyła się z małżeństwem. Jak się dorobisz, to pogadamy. A teraz kup mi lepszego iPhone'a, marzę o nim od dawna, powiedziała dziewczyna, dla której prezenty i rozrywki były zawsze na pierwszym miejscu. Próbując odwrócić uwagę od smutnych myśli, Kevin potarł skronie dłońmi, a potem spojrzał na zegarek. Przypomniał sobie wtedy, że miał tego dnia zaplanowaną rozmowę matki z lekarzem, a potem randkę w kawiarni. Wchodząc do gabinetu onkologa, Kevin natychmiast doznał ataku niewytłumaczalnego lęku. Pańska mama potrzebuje natychmiast operacji, guz rośnie i nie można odwlekać leczenia. Rachunek będzie dość duży, ale nie mamy innego wyjścia, powiedział lekarz tak cicho, jak to tylko było możliwe. Kevin machinalnie skinął głową i zapewnił specjalistę, że na pewno znajdzie pieniądze na tę operację. Wiedział, że najprawdopodobniej będzie musiał zaciągnąć pożyczkę z ogromnym oprocentowaniem, ale zdrowie jego matki było nieporównywalnie ważniejsze. Gdy poszedł na randkę, Monika siedziała przy stoliku, uśmiechając się kokieteryjnie do siedzących naprzeciwko młodych chłopaków. Z ich wyglądu jasno wynikało, że byli synami zamożnych rodziców. Cześć, kochanie. Czekam na ciebie 10 minut. Słuchaj, zamów mi jeszcze jedną porcję lodów i ten koktajl, Monika powiedziała bez cienia zażenowania. Słysząc te słowa, Kevin zarumienił się ze wstydu, a potem dodał. Przepraszam, ale nie mam pieniędzy. Właśnie rozmawiałem z lekarzem mojej mamy. Potrzebuję bardzo drogiej operacji. Nie trzeba dodawać, jaki błysk gniewu w oczach Moniki wywołały jego słowa. Grając przed innymi gośćmi lokali, dziewczyna nazwała Kevina na głos skąpcem i chciwym człowiekiem, po czym wyzywająco wstała i wyszła. Na rozstanie rzuciła do niego – żegnaj, radzę ci o mnie zapomnieć. Łzy mimowolnie napłynęły do oczu Kevina. Tego dnia wszyscy zdawali się spiskować, aby zadać mu jak najwięcej cierpienia. Bardzo niewyraźnie pamiętał drogę do domu, a kilka następnych dni minęło zupełnie jak we mgle. Gdyby nie choroba matki, której nie można było pozostawić bez pomocy i wsparcia, Kevin nie poradziłby sobie z tym psychicznym bólem, który palił go od środka. Miał jednak obowiązki, które mimowolnie odwracały jego uwagę od tych smutnych myśli. Pewnego dnia, pędząc do szpitala, aby zobaczyć się z matką, Kevin wpadł na małą dziewczynkę na skuterze, pozostawioną bez opieki, jadącą w kierunku drogi. Za dzieckiem zaczęła biec niania, ale kobieta nie była w stanie jej dogonić.
Zdając sobie sprawę, że zaraz będzie za późno, Kevin wykonał desperacki skok i dosłownie w ostatniej chwili złapał dziecko za rękę. Skuter wpadł pod ciężką przyczepę samochodu jadącego z zawrotną prędkością. Trzymając uratowane dziecko blisko siebie, Kevin odetchnął i w myślach podziękował Bogu, że wszystko dobrze się skończyło. Niestety starsza niania dziewczynki zasłabła i trzeba było wezwać do niej karetkę. Oczywiście najpierw lekarze zbadali dziecko, ale skończyło się tylko lekkim przerażeniem. Potem dziewczynka mocno przytuliła swojego wybawcę. Starsza niania zdołała podać policji adres zamieszkania dziewczynki. Ku zaskoczeniu Kevina było to tylko dwie przecznice dalej od miejsca zdarzenia. Decydując się na samodzielne odwiezienie dziewczynki do rodziców, udał się pod adres. Kevin zobaczył przed sobą luksusową rezydencję z idealnie przestrzeżonym trawnikiem i z klombami na całym terenie. Tatusiu, gdzie byłeś? Naprawdę za tobą tęskniłam, powiedziała dziewczynka i pocałowała swojego wybawcę w policzek. O co chodzi, jaki tata? Czyżby była jeszcze w szoku? Pomyślał Kevin, starając się nie skupiać na tym uwagi. I w tym momencie drzwi się otworzyły. I przed mężczyzną pojawił się strażnik, który zbladł, chwycił za serce i powiedział: David, to ty? To ty żyjesz? Kevin zmarszczył brwi i poczuł się wyjątkowo nieswojo. Przepraszam, mylisz mnie z kimś. Ja mam na imię Kevin, powiedział. Strażnik zbladł jeszcze bardziej i pospieszył, by wezwać panią Thompson, panią domu. Synu, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę, powiedziała kobieta, patrząc z miłością na zakłopotanego mężczyznę. Nie no, wszyscy tu zwariowali. Muszę zostawić dziewczynkę i niech sobie szukają tego Davida, pomyślał zirytowany Kevin, wchodząc do domu. Gdy zobaczył swoje zdjęcie na ścianie w czarnej, żałobnej ramce, poczuł zawroty głowy. Ostatnio Kevin przeżył tak wiele wstrząsów, że teraz całkowicie go zamroczyło. Co to jest? Zapytał szeptem panią domu, wskazując na zdjęcie w czarnej ramce. Zaraz wszystko zrozumiesz, synu. To długa historia, dlatego usiądź i postaraj się zachować spokój, powiedziała Amanda Thompson. Kevin spojrzał pytająco na panią domu, a potem poddając się, postanowił jej posłuchać. Jak się okazało, jego matka, Elizabeth Harris, nie była jego prawdziwą matką. Wiele lat temu Amanda Thompson związała się ze starszym trenerem gimnastyki rytmicznej, któremu później urodziła dwóch bliźniaków, Kevina oraz Davida. Niestety z czasem para zdała sobie sprawę, że nie pasują do siebie i postanowili się rozejść. W tym samym czasie Amanda i Peter zgodzili się, że rozdzielą swoich synów, aby każdy mógł się czuć jako rodzic. I tak David został z Amandą, a Kevin z Peterem. Rok później rozwiedziona para rozpoczęła nowe życie i znalazła szczęście u boku innych osób. Amanda poślubiła odnoszącego sukcesy biznesmena Richarda, a Peter poślubił Elizabeth, która stała się przybraną matką Kevina. Oddzieleni wolą rodziców, bracia nie wiedzieli nawet o swoim istnieniu. Davida przez cały ten czas otaczał luksus i bogactwo, a Kevin żył skromnie. Niestety prawdziwy ojciec chłopców, Peter, zmarł na krótko przed ukończeniem przez nich 5. roku życia. Tak więc tylko Elizabeth, Amanda i jej mąż Richard znali tajemnicę braci bliźniaków. W przeciwieństwie do Kevina, David miał w dorosłym życiu żonę Rachel i córkę Molly. Niestety Davidowi nie było dane cieszyć się w pełni szczęściem rodzinnym. Zginął w wypadku samochodowym 6 miesięcy wcześniej. Tego pamiętnego poranka panowała straszna mgła, a David, jadąc swoim Chevroletem, zderzył się czołowo z ciężarówką, która jechała pod prąd. Tylko szczęśliwym trafem siedzącej obok Rachel udało się przeżyć ten wypadek. Pomimo tego dziewczyna doznała poważnych obrażeń, z powodu których była teraz leczona w klinice specjalizującej się w urazach układu mięśniowo-szkieletowego. Po wysłuchaniu pani Thompson, Kevin nie mógł powstrzymać łez. Teraz stało się jasne, dlaczego mała Molly nazwała go tatą. Biorąc dziewczynkę w ramiona, Kevin przyciągnął ją do siebie i pocałował w policzek. Tato, gdzie idziesz? Proszę, bądź z nami już na zawsze, szepnęło dziecko, szarpiąc faceta za włosy małymi palcami. Nie, nigdzie nie idę. Możesz być spokojna.
odpowiedział Kevin drżącym głosem, przytulając siostrzenicę. Słysząc słowa swojego oddzielonego syna, pani Thompson uśmiechnęła się i położyła mu rękę na ramieniu. Warto powiedzieć, że Kevin spełnił swoją obietnicę i zastąpił ojca Molly. Jednocześnie nie zapomniał o swojej przybranej matce, którą kochał nie mniej niż prawdziwą. W końcu wszyscy wiedzą, że prawdziwa matka to nie ta, która urodziła, ale ta, która wychowała. Richard Thompson, który okazał się przybranym ojcem Kevina, wyraził chęć pomocy Elizabeth Harris, płacąc za operację. Minęło kilka miesięcy. Żona Davida, Rachel, w końcu wyzdrowiała i niepostrzeżenie poczuła do Kevina sympatię z wzajemnością. Mała Molly, nigdy nie rozumiejąc, dlaczego jej tata zmienił imię, nadal go kocha i nie zauważa żadnej różnicy. Elizabeth Harris dzięki przeprowadzonej w porę operacji i rehabilitacji w końcu pokonała chorobę i znów cieszyła się życiem. Kobieta jest bardzo zadowolona, że jej syn w końcu znalazł miłość i poznał prawdziwą matkę. A gdy Kevin i Rachel ogłosili, że spodziewają się dziecka, szczęście Amandy i Elizabeth nie miało granic. Razem przygotowują się do ponownego zostania babciami, a w weekendy odwiedzają groby Petera i zmarłego Davida. Pewnego dnia spacerując z Rachel po parku, Kevin spotkał swoją byłą dziewczynę, Monikę. Widząc zaokrąglony brzuch towarzyszki faceta, uparta Monika posmutniała i zdała sobie sprawę, że straciła Kevina na zawsze. W pogoni za pięknym życiem sama nie zauważyła, jak zmieniła się w samotną kobietę, dla której w życiu nie było nic ważniejszego niż pieniądze i drogie prezenty. Kevin, trzymając Rachel za rękę, szedł ku nowemu życiu, w którym zawsze było miejsce na miłość, czułość i rodzinne szczęście.